Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Jon Radowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora D-Rail Valley. I dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę w tym symulatorze. Góry, przepraszam. Tak jak ostatnio za wszystkie cięcia, ale no. Mam chore gardło, ogólnie jestem chory i. No, czasami muszę się wyciszyć na. Odkaszlnięcie po prostu. M3 albo DH4. Bierzemy sobie DH4 licencję. Okej. Mamy licencję na DH4. Ile my tu jeszcze mamy? 58, a to już nic na razie nie kupujemy. Mieliśmy jechać z tym alkoholem do portu miasta, nie? To jest 34 tysiące. 20 tysięcy. No dwóch tych dni nie weźmiemy. Mamy za słaby pociąg, niestety. I tak. Nie mamy tutaj lokomotywy DH4. Żeby mieć tak od razu dwie, a się po drodze będziemy zatrzymywać na lokalizacjach, nie? Różnie. C7, o. Jesteśmy na... Tutaj stoją wagony na nas. A my chyba lokomotywę mamy z drugiej strony, nie? Czyli się tylko wydaje. Dostajemy dziś dwie. A, tu są. Stoją dwie, ale tu są te nasze już złączone i gotowe do drogi. Tylko, że my teraz jesteśmy zwróceni w stronę SW. A my według mapki musimy jechać nie na SW, tylko na górę, żeby tam skręcić w prawo. Pojechaj przez SM, tu. No właśnie. Trochę znowuż tak naokoło. No jak tą pętlą byśmy jechali tam w dół, to jeszcze gorzej by było. Moim zdaniem. Niestety żadnych innych lokomotyw tutaj nie ma. Więc odpalamy to. Puszczamy hamulce. Okej. Dajemy moc do przodu. Czy my się zmieścimy całym tym składem na tym? Na tej obrotnicy? Znaczy... Mamy się już za momencik.
No to jesteśmy na styk. O, fajnie. Haha, się zmieściło. Jak miło. Lecimy. O. A teraz przez to C trzeba sobie ładnie przejechać. A to rondo, to co to jest? Nie wiem, ciekawe. Obrotnicy. No to już coś wiemy. Okej. Jeszcze kawałeczek. No i stoimy. Chodzi mi o to, żebyśmy sobie po drodze zobaczyli, gdzie jest DH4, to sobie jedną podbierzemy. Jeśli nie mylę, w porcie i miasto taka jedna lokomotywa DH4 będzie. Ale co dalej? Nie wiadomo, nie? Jest jakiś przejazd? No chyba tym skrajnym jest. No bo to nie widzę. Lewym skrajnym to trzeba się cofnąć. No, tam, 9S. Okej. Dobrze wiedzieć, bo... Dlatego się tutaj zatrzymałem, bo... Nikt mi tego w rozpisce niestety nie dał. Rędy tu można przejechać. Mieliśmy przez B przejechać w sumie. Tak. No i lecimy. O, jeszcze może trochę mocy dajmy. No bo tu stoją wagony na C7. O, my będziemy je brali. Propodepniemy je. On drugiej po prostu sobie strony. Fajnie to się wszystko buja. Dół, góra, lewo, prawo. Podoba mi się. To trzeba tam pamiętać, żeby tą jedną zwrotnicę po drodze zmienić, żebyśmy znowuż nie pojechali.
Jeszcze sobie raz sprawdzimy, jasne, C7, o. Odjedziemy. Odepniemy. Będziemy się patrzeć, czy my na pewno to są wszystkie nasze wagony. No i jesteśmy. Trochę żeśmy uszkodzili ten wagon naszym dojazdem. Niezbyt fajnie. No i co to ma być? Czy niby, żebym nie go uderzył? A nie docisnął? Nie, fajnie. No. Teraz lepiej. Dajesz? O, na oczko. Spinamy. Ciup. Ciup. I... ciup. No i fajnie, CGS782. CGS782. Zgadza się. Nawet tutaj mamy kran od hamulca. Znaczy zaciągnięty był tam hamulec. A z czym to w ogóle jest? Z alkoholem. No cóż, można trochę chyba podkraść, nie? Miejmy nadzieję, że etylowy, a nie metylowy. Osiem, dziewięć, trzy. Zgadza się. To są krawędzie naszego składu. No to lecimy do naszych lokomotywek. Trzeba odpalić. Jazda do przodu. Z tyłu czerwone jest, w przodu białe. No i ruszamy, drodzy Państwo, ruszamy. Dobra, znowuż ta chwila cisza, o której mówiłem już na początku odcinka. No i wyjeżdżamy stąd już na proste na NM. I potem tam w prawo i w prawo. To chyba pod rurę jest od razu, nie? Niestety. Dawno nie wchodziłem do lokomotywy przez drzwi. Lecimy tutaj cały czas, mamy plus 2. Ale widzicie, lokomotywy dają radę, jedziemy 30 na godzinę. Fajnie.
jeszcze potem tam DH4, gdzie ich musimy znaleźć. Sobie wczepimy. Tam na koniec. Nie na koniec składu oczywiście. Na koniec tych lokomotyw. Ona tam sobie ładnie stała. To fajnie wygląda. Dobrze, już tutaj sobie tak dobrze niestety nie radzimy. My tutaj już będziemy odbijać w prawo zaraz. Temperatura rośnie. To nie jest jeszcze na złym poziomie, całe szczęście. To prędkość się rozwija. Paliwo jest pięknie, ładnie. Znaczy ta ma najmniej paliwa. Będą w prawo 30, ograniczenie, jedziemy 30, super. I potem dalej też w prawo. Ale urwisko. Wiem, że jest poślizg. Ale to jest górki. Trochę chciałem podcisnąć. Jeśli można. Trochę do dupy taka mgła. Możemy uruchomić, może będziemy trochę więcej widzieć. Tak cisnąłem, że jedziemy już 70. Wypadałoby troszkę zwolnić. By zaraz gdzieś nie wylecieć. Za zakrętu. I tu w prawo. Dobra, trochę mocniej przehamowałem, bo nie wiadomo, jakie tu ograniczenia nas czekania. 60 jest. No to super. Fajnie.
dobrze, drodzy Państwo, ale myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z Wami żegnam. I do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa!